Dzisiaj otarłam się o śmierć. Była tuż obok. Za drzwiami. Wielka. Ciemna. Wszechogarniająca. Przyszłam do parku. Cieszyć się życiem. Które jeszcze przecież na razie nie zostało pochłonięte przez śmiertelną czerwę. Obserwowałam sobie motyla. Był taki piękny, taki delikatny. Z całego parku wybrał właśnie mnie. Jesteś taki piękny, motylku. Taki kruchy. Nie minie dzień, a śmierć zmuchnie cię jak owoc drzewa, bo wywiałam. A to on odleciał. Do nieba, do słońca! Wierząc, że dla niego wiosna trwać będzie wiecznie! Jestem okropna. Pani dworniczkowa umarła, ja... Przyszłam sobie do parku. Rozmyślać o chłopak. Adzo. Bardzo lubię. O Boże, bardzo. Bardzo lubię Grześka. Bardzo lubię Grześka. Lubię Grześka. Bardzo. Ale no, lubisz Grześka. Bardzo lubisz Grześka. Bardzo lubisz Grześka. Bardzo lubię 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 Grześka! Bardzo lubię Grześka! Bardzo lubię Grześka! Bardzo lubię! Bardzo lubię Grześka! Bardzo lubię Grześka! Bardzo lubię Grześka! Bardzo, bardzo go lubię! Bardzo lubię Grześka! Bardzo lubię Grześka! Bardzo lubię Grześka! Oj, no, bardzo lubię! Oh!
sama sobie nie potrafię dać sobie ze sobą rady. Jestem z Maćkiem, który jest przecież super facet, a myślę o 100 innych. Może to po prostu ja jestem zbyt wybredna. Ja naprawdę bardzo przeżyłam tę śmierć. Strasznie się boję, że kiedyś sama umrę. Ja po prostu boję się tak potwornie, że nawet nie potrafię o tym myśleć. Na samą myśl, że coś mogłoby być po śmierci, robi mi się niedobrze. Najbardziej to bym chciała, żeby po śmierci po prostu się urwało i koniec. Żeby nic nie było. Boże! Boże! Jeśli jesteś... Spraw, żeby mnie bało się śmierdzi. I przyjdź dobrze panią dworniczkową. Przyjdź dobrze panią dworniczkową. I proszę cię, Doże. A wiem, że to nie mądra. I że nie można cię kusić. Ale proszę cię, Boże. Bo wiem, jak miłość jest dla ciebie ważna. Ja tak proszę cię, Boże. Albo tym, żeby mi się oświadczył. Strasznie. I przepraszam. Wybacz. W skali od 1 do 15 to Grześka oceniam na 13. Łukasza na 9, na 10, no i Maćka chyba też na 10. Albo na 9. Głupiego siwego, co się do mnie dowala. Co jak da... Da 2.
Grześka Rudego oceniam na 5. I Roberka. O! Na 2 go oceniam. Chyba w ogóle przestanę chodzić na tę oazę. Oni są tak strasznie tak zapatrzeni w siebie. Wciąż udowadniają, że chociaż w ciebie wierzą, to i tak są fajni. Mojej grupy, który śmiał się z moich wierszy.